Eldorado Wy, mordy moje kochane. Nie, to jest Adora, stare. Eldorado Rajonie, tak, sranie w banie Eldorado. Jeszcze raz możesz, jeszcze raz. No Eldos Raidonar z Rajonie, dobra, nieważne, to było słabe. Ale jesteś gimbaza. Niemiły, no człowieku, no nie popisałeś się, no Hunter jestem ja, Purposto jest ten gościu, który tak się ładnie przywitał. Ej, ta plansza jest znowu. Ta plansza jest znowu, a z nami jedzie una Komoela, una Papaja. Co jedzie? Papaja. A, Komolena, a Papaja! Papaja. Już. O. Mr. Purple Sprite. Jadę tu za ludźmi. A, bo to trzeba jechać za ludźmi. Tu się samemu nie jedzie na tej mapie wyjątkowo. No i przypominam oczywiście, że to jest pierwszy odcinek do mnie. A drugi odcinek będzie u Purpose. U Purpose będzie odcinek w Wesirodę. Wesirodę o 13. Wesirodę o 13, dobra, przejechałem byle jak. O, ja Alpaka Alpert z nami je. Ja. Dziękuję tytuł odcinka. Ktoś sobie zmienił specjalnie nick pode mnie, prawdopodobnie. Żeby ci zrobić clickbaita, mówiąc krótko. Tak, no dzięki za clickbaita, mordo. I nagle 20 osób komentarz, to ja byłem. Tak. Ty, nawet nieźle mi to poszło, muszę ci powiedzieć. Znaczy, tylko no. Nie cipo. Już będę ci nie tak normalnie czepiał się ciebie. Taki jesteś, ale wiesz, że czepianie się jest trademark, to jest moja robota trademark? W tym odcinku. Jaki trademark? Halo. Pozdrawiam i ty, napisał Matthews. Ta, no to i elo, fajnie. I ty napisał The Best. No to fajnie, bo nie widać tego, także nie wiem, czy pozdrowił. Może kłamiesz mnie, w takim razie uznaję, że ty kłamiesz. Ja czuję, że cię zawsze kłamię. Dokładnie. Ja nigdy nie mówię ci prawdy. A czego on pozdrawia? To pozdrowienia to płatne są. Patrz, jaka różnica. Widzę, żeś sfajfurzył. Co zrobiłem? Sfajfurzyłeś. Fajfurzę? Tak. A co to znaczy fajfurzyć? No bo sfajfurzyłem. No dobra, przecież to jest normalne. No, ja jesteś fajfus? Za to, co tak zrobiłeś, to sfajfurzyłeś. Ty, tylko że wiesz o tym, że twoja alpaka nas wyprzedza aktualnie i to dosyć solidne. Bo Albert jest mistrzem gier wszelakich, ty nie wiesz o tym. Albert jest niepokonanym mistrzem każdej gry. Niekwestionowanym mistrzem, tak? Niekwestionowanym, niepokonanym, on jest wszystkim. Alpaka napisał, zjadłbym jajecznicę, Hunterku, zrobisz? Nie czytaj mi, co tam wszyscy piszą. Ja po to mam wyłączony czat, żeby tego nie widzieć. Purpose. Gdybym chciał, to bym zatrudnił Tomasza Knapika. Ale on dalej pisze, że tęcza mu z dupy wylatuje. Purpos, bo cię zmutuje. No ale ja tutaj... Ej, to twoja alpaka jest, a nie moja, więc... To niech się do mnie odzywa, a nie przez ciebie! Bezpośrednio. Ale ona się do ciebie odzywa, ale tylko że masz wyłączone czaty. Albert, nie, Albert jest u mnie, obok mnie. Jak będzie chciał mi coś powiedzieć, to mi powie. A albo nie. Dlatego kurde, właśnie wiesz, czy mam mówi. Największy problem? No. Z tym pierwszym zakrętem, a w zasadzie to drugim. Żeby tak, była... bo to i dwa razy drifta się robi. No właśnie, a ten drugi drift jakoś mi kurde nie chce wejść. No skurkowany, no kurde, no. Motyla noga. I 1000 pączków. O kurde, ale przyhamowałem brzydko. No właśnie, ja też tak przyhamowuję brzydko. No ty, no nie mogę ci dać tego wygrać, więc... Ale prowadzisz na razie, także... No na razie, no właśnie to jest to, że... Mnie nawet na tabeli nie ma, 18 miejsce mam. Ty zostałem tak zdeklasowany, że... No mnie też już nie ma na tabeli. Ja teraz... Jestem 17. No to jesteśmy dalej obok siebie. No kurde, no tego drugiego zakrętu się nie da normalnie tak, no normalnie. Ja cię gonię, zaraz zobaczę, z którym ty masz problem. Albo za Albertem. O, jest. Ale tu zwolniłem mocno. No nie, no i tak... Pieprzyć taki dobry przejazd. Jedź! Kurwa mać! Też kobieta i to do tego ciężko pracująca, więc proszę tutaj nie wykrzykiwać takich rzeczy. No bo... Dobra? Dobre? To dobre, to takie? Oj, dupa i zimna i w ogóle i sto... O, to musi ubrać się dupa jak zimna. Ale od... Nie, no kurwa, nie da się tego zrobić, no pojebana mapa. Wygrałem. 1-0. Bo już nie dojedziesz. Czekaj. W lepszym czasie. No ale już ci czasu zabrakło.
Poczekaj. Kurcze pieczone! Matko bosko, jaki przester poszedł na mikrofonie. Przyjechałbym, tylko wiesz co się stało? Uderzyłem po drodze. Ale już wystartowałeś jak było 17 sekund. I mogłem to zrobić w 16. Dobra, dobra, straty taty. 1-0 dla mnie. No niestety. Co prawda, to takie mało ambitna wygrana, biorąc pod uwagę, że ja byłem na 18, a ty na 19 miejscu, to tak słabo, no ale dobra. No. Ale wciąż się możesz szczycić. Win is a win. O, pamiętam tą planszę. Tutaj powinienem mieć jakiś PB. Tak, i mam PB. Ile masz? 16,74. No to masz lepsze od mojego, 17,03. Ale ja to poprawiam dzisiaj, ja to wygrywam. Ja też to poprawiam dzisiaj. Ty, ale to ten 16,74 to dobry czas był. Bo jak tak patrzę na DB-ściaka, to... To taki dobra, raczej dobry. Ja popełniłem błąd w tym miejscu. A, bo to jest dobre, już wiem. Dobra, 17, no, jakieś 41. 17,91 zacząłem fatalnie. Ta alpaka twoja jest strasznie wpieniająca, wiesz? Dlatego właśnie mam wyłączony czat. Dalej pisze, że masz mu kopytka zrobić teraz. A widzisz, a ja olewam, bo jestem niemiłym youtuberem. 16,99, ale to dalej jest daleko do... Ty, to jest lepsze od twojego najlepszego pyby. Ty słabiaku. No trudne jest życie najlepszego, więc... Kiedyś ci o tym opowiem. No. Jak będziesz sobie wspominał, kiedy byłeś lepszy ode mnie, a potem ja byłem od ciebie lepszy. Kurde, źle. Możesz się opanować? Ale tam się chyba w ogóle nie driftuje, wiesz? Tak sobie myślę. Myślisz, że się w ogóle nie driftuje? No bo te czasy to ja robię takie dobre właśnie jak nie driftuję, tylko po prostu odpuszczam gazu. Darmowa podpowiedź, o podproszę. O. To może być dobre to takie. 16,96. No ja tam nie driftuję. Tylko tak ciaśniutko przejeżdżam, ale równie dobrze, wiesz, może się okazać, że... No. Best of the best to będzie właśnie jak się tam przydriftuje. O, wyprzedziłeś mnie. I jak to zrobiłeś z driftem? Nie, bez. No właśnie. I tu widzę, że gościu też tego nie... No. No, dokładnie. No drift tutaj. No i przede wszystkim kurde, spadek patrz na stąd. Czas, patrz na czas. Czekaj, nie mogę teraz, bo jadę. Dobra, teraz. Widzę, jedna setna. Powtórka z twojego odcinka będzie. W sumie z tamtego tygodnia. Kurde, jak to zrobić? Jak to się robiło, żeby nie odrywać kół od ziemi na tym spadzie? Na skos musisz jechać mocno. Dobra, faktycznie. To ja tego nie robiłem. To był mój błąd. Zobaczymy. Kurde, przytarłem. Ale to może być to. Dobra. Kurde. Oj, źle. Trochę mną zarzuciło. Dwadzieścia setnych poprawiałem na górze. Nie wiem, gdzie spieprzyłem później. Ja też nie wiem. Ja to poprawiłem mocno, mocno ten mój czas. Jaki miałeś PB ogólnie? 16,75. Ja to poprawiłem twojego PB. Ha! Mówiłem, że tak zrobię. Mówiłem! Mówiłem! I co? I co? Nie wiem, co robię później źle, skoro tutaj mam, kurde, naprawdę... Fajny czas. Oj. Dobra, aha, już wiem, co robię źle. Mam odpalonych ludzi. Dobra, to będzie to. To będzie ten przejazd. Nie purpose. Fuck!
poprawiałem 20 letnych znowu i już naprawdę dobrze wszedłem w zakręt i wszystko po kolei. O, znowu to robię. Nie purpos. Odcinek do mnie. Mało nie. Zapłaciłeś tym razem. Co? Jak nie? Zdecydowanie za mało. Kurde, no i nie zdążę. O, 16,82, gratulacje. 1-1. 1-1. Adim, Adim. Ale Albert był szybszy. No, on tam cały czas pisze na czacie, człowieku, bez przerwy. Jaka szkoda, że masz wyłączony czat, a on się tak bardzo wysila, chłopaki. No to... trudno, niech dalej żyje w świadomości. Aj, na pewno będę na odcinku, ha, nie. Znowu masz te takie pierdziawki na mikrofonie, to znowu TS chyba, wiesz? TS mówisz? Może masz mnie zbustowanego trochę decybeli, weź sobie luknij na szybko. No będę, no to ale na razie cię nie nagrywam, więc tam. Ale możesz sobie przygotować. W sumie tam. Gdzie ty jesteś? Dobra. Obok ciebie. No masz 5 tych decybeli. No to panie, co ty się dziwisz? Mnie się ustawia na 2,5 minimalnie. Maksymalnie chyba. Maksymalnie. Może być, minimalnie. Niektórzy mnie ustawiają na plus wszystko. Gdzie tu się jedzie? Przed siebie. Prawo, nie? Prawo, potem lewo, prosto, ja tak o. Taka sytuacja. Dokładnie. Uno jedno drifto. Uno jedno? No. Znowu cię Albert wyjaśnia. Mam go w dupie. Poka. Po odcinku. Łe! To dobry czas zrobiłem. W pierwszym przejeździe. No ja też. Ale ty nie w pierwszym przejeździe. No ja w trzecim. No właśnie. No to ja w trzecim będę lepszy. Dawaj. Teraz jadę drugi przejazd. Dobra, pokaż drugi Pierdzielę. Dobra, czyli drugi źle, a teraz trzeci? Tak, teraz trzeci. Dawaj. Nie potrafię zrobić tutaj drifta. No bo tu się nie da zrobić drifta w sumie. No i drugi raz. I co? Trzeci przejazd lepszy? Nie. Aaaa, kłamał! Wiesz gdzie w topę robię? Za każdym razem? Gdzie? Tam na samym końcu jak jest... On co się zlatuje na trawę. Mhm. To z powrotem uderzam w tą, w drogę niejako. No, trudne do wyjaśnienia w sumie. Nie zrozumiałem. No kurde, bo ja to tak strasznie ciasno chcę przejechać. Ja też. I przez to chrzanię swoje przejazdy. Ale też będę musiał wyłączyć czat, bo ta twoja alpaka jest chyba najbardziej spieprzonym dzieckiem, jakie kiedykolwiek widziałem. Dokładnie. To jest tak, jak ktoś chce być bardzo śmieszny na siłę i próbuje. I jeszcze myśleć... ma do tego 5 lat. No. Nie no, 5 lat to nie, bo 5 lat to nie umiałby pisać. No właśnie, no właśnie. Ale w sensie, że nie potrafiłby skreślić nawet zdania, ty czytałeś od niego jakieś zdania. No tak powiedzmy, że to były zdania. A ja mogę napisać? Nie, nie mogę, mam wyłączony czat. Czy którym się pisało? Nie pamiętam. Chyba spacją. Spacja. X, nie czekaj, T. Y, nie, nie. Nic mi nie pisze, dobra. Tak mam wyłączony czat, to... To nic się nie dzieje, no i dobrze. Abym mu napisał takie jedno... Ja tam nie będę. Wow, ty mnie prawie doganiasz, ty mnie zagadałeś o tej palpace. Musimy się w końcu umówić na jakąś alpakę. Alpakę? Coś no kiedyś tak się mówiło na wino. Takie było, bardzo popularne. Kurpos, ale ja jestem fit. No to co, no to winka się nie możesz napić? Nie mogę. To pierdziele ja takie twoje fity. No to właśnie fit jestem chyba z tego powodu. Patrz, co jeszcze... od czasu do czasu trzeba wręcz troszeczkę wypić, żeby spuścić. On cię właśnie wyzywa.
Ten, wodę z siebie zrzucić z organizmu. Jest. A co tam, no dobrze, daj mi co tam mi napisał. Co tam, Hunterek, ból dupci? Że jestem od ciebie lepszy? To niech spojrzy jeszcze raz na wyniki. Nie no, ja nie mogę tego tutaj. To jakieś takie nie moje. To jest 2-1. No tak, 2-1 dla ciebie. Dobra, mam prawie 16 minut ludziska i tak potem nie chcą dalej oglądać. Także zapraszam was na odcinek kolejny, który będzie u Purpose na kanale we środę o godzinie 13. Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. Kanał Purpose macie na karcie końcowej, także zapraszamy. Do następnego, trzymajcie się, yo! Yo!